Cześć, z tej strony Kurczak i Boże, jestem tak podjarany. W końcu mamy to, mogę to oficjalnie powiedzieć. Pierwszy odcinek serii Don't Starve New Home właśnie wylądował na waszym kanale. Tutaj widzicie mnie i widzicie New Home'a. W nocy, ponieważ dopiero co skończyłem tutaj przeglądać maila i okazało się, że po prostu mam wiadomość od Tencent. Dzień dobry, zostałeś wybrany do zamkniętej bety, która zostaje właśnie teraz otwarta. Zamknięta, otwarta beta, wiadomo. I jest tylko dla twórców internetowych, tak żeby jeszcze tą grę tak jakby troszkę napompować, także możecie tutaj nabić jakieś łapeczki, gdybyście chcieli. No i co, zaczynajmy naszą przygodę w New Home, w nowym domu. Lecimy. Okej, ogólnie respimy się tutaj, nie w jakimś portalu, jak było w trailerach. Kurde, jaka pszczoła, wow, stary, hibiskus. Tylko w jakimś drzewie. Ja mogę w ogóle przechodzić przez niego. Aha, i gram postacią, którą sobie sam tutaj zrobiłem. Nazwałem ją Biedrona. Bo lubię biedronki ogólnie. To jest Biedrona, siema. Możemy zebrać to drzewo. O kurde. To chyba nie powinno tak być. Wow, a co to był za ptak, stary? Big Flower. O, nie, znowu mi odleciał. Green Bloom Shroom. Dobra, bierzemy grzyby. Motylki są, oj, i różne są motyli. Chodź tu. Pokaż tego motyla. No i ogólnie, jak wiecie, Don't Starve New Home to jest gra mobilna. O kurde, jaki zwód zrobił. I można tutaj sobie grać na telefonie, na tablecie. Aha, normalny motyl to jest po prostu. A i w ogóle mamy tu odkrytą całą mapę i musimy znaleźć pewnie wioskę. I w ogóle woda jest, czyli wszystkie rzeczy z Don't Starve'ów, ale trochę inne, bo jak widzicie, tutaj jest naprawdę tak inaczej. Ale to przez to, że grę robiła inna firma po prostu, wiecie, tak to już jest, nie? Że jak robi inna firma, to inaczej będzie wyglądało. Dobra, ale dostaliśmy grzyby i trawę i kwiatki. Wow. Dobra, pozwiedzajmy trochę tego świata, zobaczmy, co tutaj się ciekawego dzieje. Mamy kociszopy, dobra, czyli gdzieś tu będzie wioska Miomenów niedaleko. I ten ptak się nazywa Catbeard. Kotoptak! Dobra, widzowie, nie wiem, co tu się dzieje, ale tu ktoś umarł. Tutaj mamy jakiś nagrobek, bo ta gra ogólnie jest multiplayer i można tutaj grać razem z kimś. Także poszukamy, może tu też inni gracze są, może się da zapraszać na ten świat. O, świnki są, dobra, Dumpling się nazywa. Ciema Dumpling, who are you? I am Dumpling. Znaczy, you are Dumpling, ale się cieszę, że cię spotkałem. I ogólnie z tego, co widzę, to da się wypłynąć z tej głównej wyspy, więc to pewnie jest pierwszy chapter, bo tutaj ogólnie są questy i zajęcia różne takie, zadania. Oj, mamy portal. Nie wiem, co to jest za portal, zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie do innego świata, bo tu można przez różne światy przemierzać w ogóle i później będzie na przykład taki świat, że będzie zima cały czas. Chyba, że to zmienili, ale tak widziałem przynajmniej na filmach wcześniej. No i mega się cieszę, ludzie, jaram się naprawdę, że mogę w końcu sobie pograć tego New Home'ika. Ale nie wiem, co to jest, co tu trzeba zrobić, więc jak wiecie, to napiszcie mi w komentarzach. Chociaż skąd możecie wiedzieć, skoro jeszcze nie graliście w tą grę, bo tylko youtuberzy ją dostali, hura. A i ogólnie taka informacja, że niedługo będzie też wydanie dla wszystkich. Ale nie powiem wam kiedy, bo nie mogę, bo wtedy dostanę pozew po prostu. I na razie nie chcę, więc wam powiem, ale po cichu potem, okej? Okay? Dobra, super się cieszę. I co to za kryształ w ogóle jest? O, mogę go zasadzić. Dobra, to potem go zasadzić. Ja wiem, gdzie go zasadzić, to w tym portalu trzeba. Dobra, widzowie, aha, nie da się. Coś się popsuło po prostu, wiecie? To jednak nie tu, to może ja zgłoszę tego buga na forum i po prostu oni będą wiedzieć, że mają to naprawić, okej? Okay? Wy też tak róbcie. Bądźcie dobrymi ludźmi. Tu grzybki zbieramy. Ała! Ale dobre nuty są w tym New Home! Zajebiście! Gooseberries! O, odnowiły mi zdrowie w ogóle, super. Dobra, git, czyli można to podnosić. Ale ekstra. Wow. Oj, siema, kolejna wioska i znowu jestem. Może zasadzimy tutaj, może to trzeba odpowiednie znaleźć. Nie, niestety, nie działa. Kurczę, ale jest też mały problem, bo ja tutaj gram już tak troszkę. Zapomniałem, że tu w New Home też jest noc, bo jest tutaj noc jak coś. Charlie tak zwana, bo teraz Lore tu można widzieć na ekranie, to Charlie właśnie jest. I ja Flinta nie mam nigdzie. O, a właśnie, a żaby już... Ale nuty są super, wow. I ja właśnie szukam teraz flintów, bo potrzebuję kamieni, żeby mieć, wiecie, siekierę i w ogóle, a w ogóle nie ma flintów nigdzie tutaj na mapie. Ja się trochę martwię, ale może ma ładny kolor i taka powłoka świecista piękna jest, okej. To poszukamy dalej flintów, a jak nie, to będziemy chodzić z pochodnym, albo może wejdziemy do domku jakiejś świnki, albo kociszopa Miaumena. Kurczę, znalazłem taki super domek i on ma tu taki ogródek i w ogóle, ale świnka nie chce mnie wpuścić do środka, pewnie trzeba zapłacić, wiecie, za nocleg po prostu pieniądze, a to się dostaje dopiero z misji, a na razie pieniędzy nie mam. I tutaj znalazłem takie petalsy i można je podnieść. O, zobaczcie, bo to spada z drzew, bo te drzewa są kwieciste, nie? I one po prostu dropią takie, można sobie to pozbierać, super. A zobaczmy ten kwiat, jak go zbiorę. Aha, to zwykły kwiat. Dobra, to nieważne. A tu, o, patrzcie, bo my już tak daleko zaszliśmy, że jesteśmy tutaj i tu są krewetki w ogóle. One pływają, tam w wodzie krewetki, widzicie?
Ale mega. Dobra, to szukamy dalej wioski jakieś, albo w ogóle Flinta, bo ja umrę zaraz. A nie chciałbym w pierwszym odcinku, żeby seria się kończyła, nie? Słuchajcie widzowie, bo ja bym zapomniał, bo tutaj znowu jest hotel, ale nie chcą mi wpuścić. I przypomniało mi się, że gra mobilna, przecież gra mobilna zawsze są kody w nich jakieś takie promocyjne. I z okazji tego, że właśnie weszło to w betę i wy też będziecie mogli niedługo grać w New Home'a, to twórcy przygotowali specjalny kod, właśnie taki, który ja teraz wpisuję. To jest kod na darmowe pochodnie, ognisko, siekierę, kill-off oraz maszynę, czyli takie podstawowe bardzo rzeczy, wiadomo, żeby po prostu jakoś łatwiej zacząć tutaj w tej grze. Także polecam wam, zużyjcie sobie ten kod tak samo, on jest bardzo fajny, może w kolejnej tam kilku minutach pokażę wam drugi kod, albo w kolejnych odcinkach, więc jeśli chcecie kolejne odcinki z New Home'a i kolejne kody, to po prostu dajcie znać w komentarzach, bo wiem, że na pewno wam się spodoba to i tu mamy wisienkę w ogóle, wow, wisienka. Wow, mega. I te drzewa to w ogóle są wiśniowe, ale kwiatki też takie dropią i jak się ścina je to tak samo, więc pamiętajcie, kod C podłoga Freecrafting i dwa nawiasy, jeden otwierający, drugi zamykający i macie tak jak ja darmowe itemki, takie na start, żebyście sobie po prostu mogli przeżyć. Patrzcie, ja teraz sobie rozpalę tutaj ognisko, bo świnie nie chcą mnie wpuścić po prostu do hotelu. Ani miałmenów nie znalazłem, żeby zarobić jakieś pieniądze, więc na razie po prostu sobie pogramy tak, że mamy ten kod. Ja go chciałem troszkę później wam pokazać, ale się okazuje, że muszę już teraz. No dobra, ale to nic, zjedzmy sobie troszkę rzeczy tutaj, bo warto, wiecie, przeżyć. Skoro mamy ten kod, to myślę, że nie będzie takich problemów. Bardzo dobrze, że dają takie kody, żeby jakoś tak zachęcić graczy do gry, a nie tylko tak utrudniać wszystko. A wiecie, to przynajmniej mi się teraz przyjemnie gra i wam się lepiej ogląda, nie? No i kolejny dzień w Don't Starve New Home. Świnki już wyszły tutaj z domków, my sobie dalej będziemy zwiedzać, co się dzieje w tej świecie. O, znowu ktoś umarł. Trzeba uważać, bo mimo, że te kolory tutaj tak świadczą o tym, że będzie bezpiecznie, to jednak, jak widzicie, śmierć na nas czyha. Nadal jest tu Charlie, nadal jest tu ciemność. Musimy naprawdę uważać po prostu. O, jak widzicie, jak ten ptak, który właśnie teraz został prawie pokonany przez kociszopa Miaumena, nie? Także musicie uważać naprawdę. My nie będziemy plądrować tego grobu, ale może poszukamy tutaj tego stworzenia. Zobaczymy, co w New Home istnieje, co występuje z tych śladów, dobra? Dobra, widzowie, ostatni ślad odkryty i... O? No, tego się nie spodziewałem. Halo, siema. To tutaj po śladach można Wokstaffa znaleźć. Jo! Ale nic nie mogę z nim zrobić, chyba że on mi misję jakąś da i w końcu będę mógł patrzeć. Można mu dać jakieś rzeczy, więc to pewnie misja jakaś będzie. Może pieniądze w końcu bym zarobił. A nie, znikł. Dobra, i nie kumam, ale musimy znaleźć kolejnego w takim razie. I może on nam więcej coś powie, co? Bo myślę, żeby było git. Ło, i wkraczamy na nowy biom. Nie wiem, gdzie jesteśmy, ale widzę, że tutaj są kamienie ze złotem, a jak wiecie, ja już mam tutaj kilo. Także mogę sobie tym kill-offem, wiecie, rozbić tą skałkę i dostanę troszkę złota, więc super, bardzo się cieszę. Wow! Muzyka tu gra. I zobaczmy, co z tego można jeszcze dostać. Drewno? Wow, stary! Drewno! O, i tu jest inne drzewo, szczopniemy je, zobaczymy. To jest drzewo popcornowe z tego, co widzę. O, i nowy ptak. A nie wiem jaki, bo odleciał. Kurczę, szkoda, bo ja bardzo, wiecie, jak byłem młodszy, to lubiłem zwierzątka i ogólnie chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o tym świecie, jak tutaj kwiatki. Wow! Chodź tu! Chodź tu! Oszukuję. Dobra, nie, one śpią, okej, teraz mogę je pokonać. Wow! I dostałem wiśnie i light bulbę. Mega! Wow, ten ptak świeci w ogóle, co jest? Albo to on? Nie, to on! Świecące ptaki Don't Starve, ja! I to jest nowe do lora jakby co. Ja muszę się zastanowić właśnie, czy robić lore z tej wersji gry, bo ona może być troszkę taka inna, pogmatwana, bo jak wiecie, tutaj Wilson siedzi na tronie i to on stworzył tak jakby ten świat New Home tak w pewnym stopniu, a jakby połączył się z nim w jakiś sposób. To jest właśnie ciekawe bardzo, dobra. Wiecie co, bo mamy już drugi dzień i w sumie wieczór, to ja myślę, że powinniśmy gdzieś znaleźć miejsce na bazę i taka wyspa różowa bardzo mi się podoba. Także zobaczymy się za moment, ja myślę, że tutaj ogarnę nam jakąś bazę i wtedy będziemy zwiedzać dalej, co tutaj jeszcze się tam pojawi w tej grze. Ok? Dobra, to do usłyszonka. Siema widzowie, ja już tak zmęczony troszkę, bo dużo tutaj budowaliśmy, żeby to fajnie wyglądało, ale mam nadzieję, że wam się spodoba i witam was w naszej nowej bazie na oazie. Żartuję oczywiście, jesteśmy w New Home, pamiętamy o tym, jesteśmy w New Home, nasza wysepka tutaj już jest naszym nowym domem. Także zobaczmy. O, motylek, dzięki motylki, zasadzimy sobie kwiatuszka w takim razie tutaj. Weźmy, a nie, nie jesteśmy zmęczeni już, bo przecież noc się skończyła. Dobra, w takim razie myślę, że przypominam wam o kodzie Freecrafting, dzięki któremu możecie mieć jakieś podstawowe tutaj rzeczy. Także my sobie zrobimy łódkę.
Jeszcze jedną. I wskoczymy na nią i zobaczymy, gdzie możemy popłynąć. O, tamtą stronę na przykład bym chciał popłynąć. Wiecie co, mam mały problem, bo chyba się zaklinowałem i światowy handel przez to nie przetrwa. Ale to nic, bo znaleźliśmy nową wyspę. Możemy tutaj wejść i ściąć sobie złoto. Złoto też jest bardzo ważnym surowcem, dzięki któremu będziemy mogli tworzyć maszyny. Czyżby moje złoto wpadło do wody? Nie, na szczęście nie. Okej, ogólnie zauważyłem, że te wysepki, na które można się dostać jakoś tak na środek lub wiecie, dopłynąć, to one są bogatsze nieco, bo na nich są flinty, na nich jest dużo jedzenia, złoto właśnie i to jest super, mega, naprawdę to mi się podoba. Także tutaj trzeba jeszcze pozwiedzać troszkę i pozbierać te rzeczy. Wow, co to było? Kolejnego motyla dostałem. To chyba moja czapka. O kurde, widzowie, płynąłem kawałek i znalazłem coś drewnianego. Nie wiem co to jest, ale już popatrzę. Wow. To drewniana podłoga. Ola boga. Zostawmy. O, nie, nie, tu coś jest. Tu coś jest, tylko co? Co tu jest? Dziura. Może gdybyśmy skorzystali z narzędzia do wykopywania turfów, to dowiemy się, co jest pod turfem, także zróbmy je teraz. Okej. No dawaj, dalej. Ło, ważka! Co to może być? Wow! Wow, Chester Family? 100 wester, ale ty jesteś pojemny, chłopak. Zostawmy w nim troszkę naszych przedmiotów, które nie będą nam potrzebne. Wow, niebieski motyl? Wow, mega. O kurczę, gdzie mój Chester? Znaczy 100 wester, o cześć. Potrzebuję kilofa jednak, dzięki mordo. Dobra, kopiemy ten kamień. Kamień nam potrzebny, bo złoto. I będziemy bogaci, będziemy mogli w końcu spać w hotelach u świń. A to jest bardzo ważne, bo musimy jakoś tutaj zacząć interakcję. Ale cieszę się mega, że znalazłem pierwszego Hestera. Na szczęście widać go czasami, a czasami nie, ale to dobrze, bo wrogowie też go nie będą widzieć w takim razie. Będę miał pewność, że on długo przeżyje. I właśnie co do przeżycia, to przydało mi się coś zjeść. Może te zepsute jagody będą ok. O nie, one chyba troszkę słabo działają na mój głód, więc zjemy troszkę tych jaśniejszych. Dobra, a czy ja mogę tutaj postawić może... Nie, nie mogę. O kurczę! Poznaję ten las, on był kiedyś w Don't Starve Together. Takim normalnym Don't Starve. Kurczę, a to są pająki w ogóle. To wiecie co, to chyba jest ostateczny boss. Mamy już teraz ten, szpatułkę taką fajną, chochlę. Tylko, że nie możemy nią bić. Więc ja dzięki FreeCrafting, temu kodowi, pamiętajcie o kodzie FreeCrafting, używajcie kodu FreeCrafting. Zrobię sobie kilka mieczy. I w ogóle przygotuję się do walki z tym bossem i zaraz wam pokażę po prostu jak tutaj walczymy, ok? Ok, widzowie, mamy to. Walczymy. Halo, zrespiło się tutaj bardzo dużo świń, bo to jest taki boss trudny, że trzeba świnie jeszcze mieć. Dobra, i pokonamy go może z pomocą tych świń. Mam nadzieję, że się uda. Stowester, schowaj się, nie widać cię już. Zobaczmy. O kurde, pokonaliśmy, ale słyszycie ten dźwięk? O nie! To 20 Spider Queen się pojawiło tutaj nagle. Jak to się mogło stać? Nie mam pojęcia, ale dobra, mamy świnie, próbujemy. Damy radę. Kurczę, trudny ten newcomer, nawet jak się ma kod promocyjny. Wiecie co? To zaczniemy od kolejnego odcinka, może już będę wiedział po prostu lepiej jak się w to gra i wtedy pogramy sobie i ja wam pokażę o co chodzi. O, cherry shrimp, ale fajny. No to co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, bo ta seria będzie naprawdę bardzo długa i będzie miała dużo odcinków i będziemy grali może tu razem nawet, więc cieszę się, trzymajcie się. Buziaczek dla was, pa pa widzowie, pa pa.